Mongołowie są w odwrocie. Uderzymy, nim się przegrupują i jutro zakończymy wojnę. Posłałeś naszych na śmierć. Są żołnierzami. Ich krew jest na naszych rękach. Znajdę drogę przez most. Otruję wroga. To akt terroru. Staram się ocalić nasz lud. I chcesz, by się nas bali? Jeśli będziesz kroczyć tą ścieżką, będziesz taki sam jak Mongołowie. Uczyłem cię honorowej walki. Honor zginął na tamtej plaży. Han zasłużył na cierpienie. Poddajesz się emocjom. Poświęciłem wszystko, by ocalić nasz lud. Dałem mu nadzieję, a ty nic! Czynię. Nie. To koniec. Panie Sakai! Kenji, co ty tu robisz? Próbuję pomagać rannym, ale mam tylko podłą gorzałę. Jak pocieszyć kogoś, komu urwało rękę? Nie wiem. Taka zawsze wiedział, co mówić. Brak mi tego dzieciaka. Jak nam wszystkim. Odpocznij. Spróbuję. Do zobaczenia. Pani Masako, przeżyłaś. Inni nie mieli tyle szczęścia. Nie było mnie przy śmierci synów, ale robię co mogę, aby pomóc tym chłopcom spokojnie odejść. Pan Shimura chce zaatakować o świcie. Jeśli jest inna droga, która ocali czyjeś dzieci... Możliwe. Rób co trzeba. Masz moje wsparcie. Jeszcze raz. Ćwiczcie dalej. Senseju, pan Shimura chce naprawić most. Uderzymy o Brzasku. Han nie będzie się tego spodziewał. Wahanie sporo by nas kosztowało. Jest jeszcze jeden sposób. Taki, który narusza zasady twojego wuja? Taki, który ratuje życie. Ostrożnie, Sakai. Nie zgadza się pan? Tego nie mówiłem. Strzelaj prosto do celu. Tsushima was opłakuje. Panie Sakai, czeka cię nagroda. Norio, obawiałem się, że zginąłeś. Było blisko. Uderzenie mnie powaliło i przeniosło dzielnych wojów na tamten świat. Zapewnimy im pochówek, kiedy odbijemy zamek. Myślisz, że wciąż jest szansa? Zawsze jest szansa. Nie trać nadziei, Norio. Nigdy, mój panie. Naprawiają most zgodnie z rozkazami twojego wuja. Pan Shimura zamierza zrealizować swój plan. Nieważne, ile istnień poświęci.
Ci ludzie chcą walczyć za ciebie. Jak dużo to jadu zdołasz zebrać w godzinę? Kilka garści. Porozmawiaj z innymi. Każ im zebrać tyle, ile zdołają. Chcesz otruć Mongołów? Wślizgnę się do zamku i dosypię im go do napojów. Niech Han zadławi się własną krwią. Twój wuj dowie się o tym. Wiem. Taka przygotował coś dla ciebie. Nie wiedziałam, czy się przyda, ale jeśli coś się stanie... Nie stanie się. Chciałby, żebyś to miał. Znaleźliśmy tylko tyle to jadu. To wystarczy? Tak, wystarczy. Jeśli dotrę do wieży, mogę przyjrzeć się żołnierzom Hana. Wymyślę, jak zatruć jego armię. Pozbędę się strażników po cichu. Każdy na szczyt i się rozejrzę. Negumbel. Wieża oczyszczona. Teraz muszę wymyślić, jak wszystkich otruć. Ścieżka przez ogród. Słabo broniona, łatwo się ukryć.
co? Oczywiście, że tu jest. Przygotowują ucztę. Mogę zatruć napój Hana. Niech armia wypije kumys, a my dobijemy ocalałych. Fortyfikacje. Materiały wybuchowe. Wuj prowadzi nas na rzeź. Muszę niepostrzeżenie dostać się do kumysu. Lepiej pójdę przez ogród. Muszę dostać się na ucztę i zatruć ich napitek. Tutaj przechowują mleko. Czas dodać truciznę. Teraz czekamy. Inny postat tuge!
Gdzie jest Han? Ruszył na północ. Kazał mi zostać i przynieść mu głowę ducha. To weź ją sobie. Nie. Mogłem cię zabić. Ale przekonałem Hana, by dał ci szansę. Zamordował Takę! A ty wyrżnąłeś moich. Straciłem wszystko. Poza tobą. Razem pokonamy Mongołów. Po tym wszystkim, co zrobiłeś? Powiedz, że byłem twoim szpiegiem. I miałem zdobyć zaufanie Hana. Duchowi uwierzą. Dość! Byłeś moim przyjacielem, Ryudzo. Poddaj się i odpowiedz za zbrodnie. Tak będzie lepiej. Nie mogę. Trzeba było się poddać! Nie zginę z rąk twojego wuja! Nie zatrzymasz mnie, Ryudzo. Trucizna! Złamałeś kodeks wuja! Nie dam się! Nigdy ci nie wybaczę! Żegnaj, Ryudzo. Ryudzo. Dobrze. Zamek jest twój. Han ruszył na północ. Możemy go odciąć. Zbuntowałeś się! Zrobiłem, co musiałem. Dla nich! Chcesz, by tak cię zapamiętano? Bronił nas! Siejąc strach i chaos! Trwa wojna.
A wy zachowujecie się jak wróg. Nie tędy droga. Twoja droga nie uratuje naszych ludzi. Ktoś musi za to odpowiedzieć. Ale to nie musisz być ty. Wiem, że to ona cię spaczyła. Wuju, porzuć drogę ducha. Zrzuć całą winę na nią. Powiedz, że jesteś Jinem Shimurą, lojalnym sługą szoguna. Moim synem. Nie jestem twym synem. Jestem duchem. I zostaniesz za to osądzony. Znajdź Hana. Jin. Dla Taki. Idź! Czego chcesz? Pan Shimura prosił, bym rozdał sakę. To nagroda za waszą pomoc. Pilnuję więźnia. Nigdzie się nie wybiera. A sakę może niebawem zniknąć. Od czasu naszego przybycia piłem tylko wodę. Więc zasłużyłeś, panie! Kenji, co tu robisz? A jak myślisz? Chodźmy! Jeśli ucieknę, nie zjednoczę ludu przeciwko Hanowi. Nigdy nie odzyskam zaufania wuja. Jeśli zostaniesz, wyślę cię do szoguna na sąd. Właśnie przyszły rozkazy. Ludzie cię potrzebują, panie! I Yuna także. Gdzie jest? Tropi Hana na północnych rubieżach. Ma twój miecz. Czeka na powrót ducha. Wybacz mi, wuju. Znajdź Masako, Noria i Senseja Ishikawę. Niech pójdą do wioski Omi. Utorujemy wam z Yuną odpowiednie przejście. Czeka w Kin z twoim sprzętem. Przy świętym drzewie. Twój koń jest w stajni na zewnątrz. Sługa doniósł mi o uszkodzonym ogrodzeniu przy bramie. Tam się wyślizgniesz. Odciągnę tych na zewnątrz, ale nie chciałbym tu być, jak zobaczą, że cię nie ma. Dziękuję, Kenji. No i jak panom smakuje sake? Wystarczająco bym zapomniał zapach płonących Mongołów. Wszystko tu cuchnie śmiercią przez tego przeklętego ducha. Kurde, wieść niesie, że wieczorem mam zgłosić mowę w samotnej baronie. Jest bezpiecznie. Zabił ich w taki sposób. To nie człowiek. Tak!
pięciu klan. I zdradził ją w jednej linii. Reszta armii Hana na pewnie już tylko kilka paru miesięcy. Starym wojownikom i krnąbrnemu bratankowi. Nobu. Pan Sakai uciekł! Przeszukać teren! Znaleźć go! Mamy pomóc w poszukiwaniach, panie? Nie. Palcie ciało. Ktoś go widział! Mógł uciec na północ. Wydwaj na koń. Reszta niech strzeże bramy. Właśnie. Już go się wydostał. Spokojnie, to ja. Wybacz mi, Nobu. Musimy dotrzeć do kin. Yuna na nas czeka. Przepraszam, że cię nie ochroniłem. Mongołowie. Yuna. Wszystko spalili. Wciąż jest szansa, że Yuna żyje. Kenji mówił, że Yuna jest przy świętym drzewie. Żadnej broni. Muszę się kryć.
Chodzi burza. Muszę szybko znaleźć Junę. Дайсан хамаагүй сүрчигнэ даа. Ludzie. Mongołowie musieli ich tutaj spędzić. Krew, ale żadnych ran. Z jego ust ciekła krew. Czuję zapach. To jadu. Mongołowie nauczyli się robić trucizny. Teraz używają ich przeciw nam. Mukus! Berternik! Otruli mnie! Mogę zgubić ich w czasie burzy. Ernik Atlas.
To ty? Myślałam, że się nie obudzisz. Mało brakowało. Mongołowie użyli mojej trucizny. Jak ją zdobyli? Nie wiem. Ale potrafią sami ją uważyć. Sprawdzili ją na mieszkańcach Kin. Zanim spalili miasto, widziałam ludzi leżących w kałużach krwi. Pozostało tylko jedno. Zabić Kotun Hana. Prowadzi swoją armię do twierdzy na wybrzeżu. Do Izumi. Musimy założyć obóz w pobliżu. Zobaczę co i jak. W skrzyni masz rynsztunek. Gdy będziesz gotowy, przybądź do wieży. Muszę znaleźć Yunę. Chyba mam lepszą kryjówkę. Wejdź i spójrz w stronę góry. Kryjówka gdzieś w górach. Pagoda Jogaku. Łatwo będzie jej bronić i pozwoli na zaatakowanie twierdzy Hana. Jest tylko jeden szkopuł. Mongołowie ją zajęli. To możemy naprawić. Weźmy konie. Co z twoim wierzchowcem? Gdy uciekałem, straż zamku zaczęła strzelać. Zabili Nobu. Przykro mi. Te konie muszą teraz wystarczyć. Czy to ludzie z Kin? Nie wiem. Mongołowie spalili wiele wiosek. Gdybyśmy skupili się na wrogu, zamiast walczyć przeciw sobie. Dlaczego poddałeś się wujowi? Nie chciałem, by cię zabrali. Mój wuj potrzebował kozła ofiarnego. Więc padło na mnie. Próbował mnie bronić. Musiał czynić powinność wobec szoguna. Poddałem się, abyś mogła uciec na północ i podjąć trop Hana. Shimura postąpił jak głupiec. Chciał, abym był jego synem. Zrujnowałem jego marzenia. Zrobiłeś, co należało. To wcale nie poprawia naszej sytuacji. Powiedz to tym, których ocaliłeś.
Jeśli zabijemy Hana i przepędzimy Mongołów, może twój wuj ci wybaczy. Nie potrzebuję przebaczenia pana Simury. Niczego nie żałujesz? Co by się nie działo, jego przebaczenie nie zmieni tego, kim jestem. Uważa, że cię zdeprawowałam. Dokonałem własnych wyborów. Kosztowały mnie wiele, ale nic bym nie zmienił. Nawet jeśli szogun uzna mnie za zdrajcę. Jesteśmy blisko świątyni Jogaku. Na jeziorze jest obóz rybacki. Możemy z niego przyjrzeć się świątyni. Zostawmy tu konie. Dalej pójdziemy pieszo. Las jest tu gęsty, będzie dobrym schronieniem. I dla nas, i dla Mongołów. Bezpieczniej byłoby pójść do świątyni po otwartym polu. Albo po jeziorze. Mają więźniów. Zamarzną na śmierć. Uwolnimy ich. Oczyścimy wioskę rybacką, a potem świątynię. Salwa sygnałowa. Powiadomi świątynię o ataku. Już pachu polota. Uj! Arbo! Czyjuj osa! Uj! Zundo Heza Odoboli.
Chuj! Arvo! Chuj! Zarobić się na śmierć. Jesteście wolni. To chyba już wszyscy. Świątynia ma lepsze umocnienia. Nie zdobędziemy jej. Zobaczmy, z czym się mierzymy. Łucznicy strzegą jeziora. Zobaczą nas, wystrzelają. Zwabmy ich do nas. Jak? Użyjmy działa sygnałowego. Zwabimy ich na lód, a potem się rozprawimy. Wybuchowe beczki na lodzie. Możemy to wykorzystać. Uważaj, ja ich wywabię. Ciągnie. Wracam do Juny. Podziałał. Są na lodzie. Do dzieła. Zaplanować atak. Wodospad zamarzł. Możemy się po nim wspiąć i wejść od tyłu.
tylko Wataszka i jego straż. Załatwię go, a reszta ucieknie. Już po wszystkim. Jesteście bezpieczni. Myśleliśmy, że zginiemy w niewoli. Już was nie skrzywdzą. Żadnych Mongołów, solidne mury. Będziemy tu bezpieczni. Hej. Twój wuj wybrał własną drogę. A ja wybrałem swoją. Han studiował taktykę Shimury. Wie, jak pokonać armię samurajów. Nie wie jednak, jak bronić się przed nami. Poczuje nasz gniew. Za takę. Za wszystkich. Jin, tutaj. Ciężko ostatnio idzie handel, panie. Przynieś więcej, to się dogadamy. Żegnaj. Życzę bezpiecznej wądrówki, mój panie. Chcieli dość rzek, żeby podwoić liczbę swoich statków. Na wiosnę pożegnują na główną wyspę. Więc to dlatego są w Kamiagacie. Reszta ich nie obchodzi. Nie wiem, po co tyle zachodu. Kiedy schwytają szoguna i cesarza, i tak będą mieć wszystko.
że duch ich powstrzyma.